Przed nami widzimy tutaj wzory, które służą nam do obliczania pochodnych funkcji, prawda? Podstawowe wzory dotyczące różniczkowania. Może je tutaj omówię. Więc to jest wzór na pochodną funkcji potęgowej, prawda? Pochodna x do n, to jest nx do n minus pierwszej. Tutaj ten wykładnik jest oznaczony przez n, co sugeruje, że on powinien być naturalny, ale ten wzór jest słuszny również dla n ułamkowych, ujemnych, dodatnich, w ogóle dla wszystkich rzeczywistych wykładników. To jest bardzo ogólny wzór i bardzo użyteczny. Drugi wzór mówi nam o pochodnej iloczynu, prawda? Że pochodna iloczynu dwóch funkcji to nie jest iloczyn pochodnych, tylko to jest pochodna pierwszego razy drugi plus pierwszy człon razy pochodna drugiego. I tutaj można powiedzieć, że to jest szczególny przypadek tego wzoru na pochodną iloczynu, kiedy jedna z tych funkcji jest stała, no albo też to bezpośrednio z definicji, prawda, że stałą można wyłączyć niejako przed znak różniczkowania. Tak? Czyli pochodna stała razy funkcja to jest stała razy pochodna tej funkcji. Kolejny wzór to jest wzór na pochodną ilorazu, prawda, że pochodna ilorazu to jest pochodna licznika razy mianownik minus licznik razy pochodna mianownika i wszystko jest dzielone przez kwadrat mianownika. To jest taki chyba najbardziej skomplikowany wzór, on często prowadzi do skomplikowanych wyrażeń, czasem dużo się tam skraca, więc w zasadzie zobaczymy w tym filmie, że czasem możemy uniknąć stosowania tego wzoru i to często upraszcza nam rozumowanie, obliczenie. I to jest wzór na pochodną złożenia funkcji, prawda? Pochodna złożenia to jest pochodna tej funkcji zewnętrznej f obliczona w punkcie g od x razy pochodna tej wewnętrznej funkcji obliczona w punkcie x. No do kompletu jeszcze mógłbym tutaj napisać wzory na pochodną sumy i różnicy, prawda, że pochodna sumy to jest suma pochodnych, pochodna różnicy to jest różnica pochodnych, no ale te wzory jakoś wszyscy łatwo zapamiętują, więc ich tutaj nie wypisałem. Wypisałem te, które prowadzą, no, są trudniejsze do zapamiętania i jakoś często są źródłem błędów. Teraz, jeżeli te wzory nie są dla Ciebie jasne, jeżeli to jest jakaś czarna magia, to znaczy, że nie powinieneś oglądać tego filmu, a obejrzeć wcześniejsze nasze filmy o różniczkowaniu i o tych wzorach, przykłady ich stosowania. Dlatego, że w tym filmie nie będziemy tutaj podawać przykładów na stosowanie tych wzorów i omawiać tych poszczególnych wzorów, tylko pokażemy, zobaczymy, jak dla konkretnych wyrażeń możemy stosować różne wzory i czasem stosowanie jednego wzoru prowadzi do bardziej skomplikowanych wyrażeń, a po niewielkim uproszczeniu czy innym spojrzeniu na to wyrażenie możemy stosować prostszy wzór i dostać dużo prostsze rachunki. No dobrze, przejdźmy do przykładu. Pierwszym przykładem powiedzmy, że chcemy obliczyć pochodną takiego wyrażenia x kwadrat plus 4x minus 5 przez x. No więc oczywiście to jest iloraz dwóch funkcji, więc moglibyśmy tutaj stosować wzór na pochodną ilorazu. No nie byłoby to bardzo skomplikowane, no więc możecie to zobaczyć, co tam wychodzi, jak te wyrażenia wyglądają. Natomiast możemy, no i to jest ogólna reguła, że jak ktoś nie pamięta wzoru na pochodną ilorazu, to właściwie często może zamienić iloraz na iloczyn, tak jak tutaj, prawda, bo to jest dzielenie przez x to jest mnożenie przez 1 przez x, czyli to wyrażenie możemy zapisać jako pochodną iloczynu, prawda? X do minus pierwszej razy x kwadrat plus 4x minus 5. No i teraz możemy w tej postaci stosować wzór na pochodną iloczynu, no i mamy tu wzór na pochodną funkcji potęgowej, ale też możemy zrobić jeszcze troszkę inaczej, mianowicie, czy też w tej postaci, czy w tej, jak mamy po prostu wymnożyć te nawiasy tutaj, czyli mamy tak, x do minus pierwszej razy x kwadrat to jest x, potem jest plus 4 i minus 5 przez x. Czy też ten ułamek po prostu to jest tyle, prawda? Można tutaj skrócić część wyrażenia. I co? I teraz, no teraz to jest bardzo proste, no bo pochodna x to jest 1, pochodna 4 to jest 0, więc napiszę jeszcze może to 0, i potem jest jeszcze co? Minus 5 razy pochodna x do minus pierwszej, tak? Pochodna x do minus pierwszej to jest minus 1 razy x do minus drugiej, czyli razem otrzymujemy 1 plus 5 dzielone przez x kwadrat. I to jest chyba tutaj najprostszy sposób, taki najmniej rachunków tu jest, najtrudniej się pomylić jakby w ten sposób licząc to.
Dobrze, może jeszcze jeden przykład, kolejny. Tutaj może się z nim zmieścimy. Mianowicie powiedzmy, że chcemy policzyć pochodną d po dx, pochodną po x takiego wyrażenia x kwadrat plus x minus 2 przez x minus 1. I znowuż, mamy tutaj iloraz, możemy stosować wzór na pochodną ilorazu, ale też możemy, zobaczmy, bo widzimy, że licznik w punkcie 1 jest 0, prawda? Miejsca zerowe tego wielomianu, to jedno jest miejsce zerowe na pewno 1 i tu jest, czyli ten wielomian dzieli się przez x minus 1, czyli, no, czy też inaczej, ten postać iloczynowa tego wielomianu, to łatwo zobaczyć, że to jest x minus 1 razy x plus 2. Tak? X minus 1 razy x plus 2 i to dzielimy przez x minus 1, prawda? No i teraz możemy skrócić x minus 1 i to jest d po dx z x plus 2, czyli po prostu 1. Tak? Czyli pochodna tej funkcji jest 1. No tutaj jest pewien jedno niebezpieczeństwo, prawda? Czy też jedna nieścisłość, jak na to tak patrzymy. Mianowicie to jest funkcja wymierna i z definicji jakby ogólnie przyjętej, to jest dobra definicja, dlatego że ona no, jest dobra. Tak? Tak należy to używać tej definicji, że dziedziną funkcji wymiernej są wszystkie miejsca, gdzie mianownik się nie zeruje. Czyli dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste poza x równym 1. Tutaj skracając, zapomnieliśmy o tym, prawda, bo ta funkcja x plus 2, no jakby, prawda, pamiętaj, naturalną jej dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Czyli krótko mówiąc, ta funkcja ma za dziedzinę wszystkie liczby różne od 1 i dla wszystkich liczb różnych od 1 to jest, jej pochodna jest równa 1, natomiast w punkcie 1 no ona nie ma pochodnej, dlatego że 1 nie jest w dziedzinie tej funkcji. Więc tutaj musimy pamiętać, że po takim skracaniu możemy zapomnieć o tym, że pewien punkt, który nie był w dziedzinie, możemy tutaj zapomnieć, że on, bo tak jak mamy x plus 2, no to dlaczego niby x miałoby być różne od 1? No ale nasza wyjściowa funkcja jest taka i pamiętamy, że dziedziną jest x różne od 1. Dobrze, może weźmy następny przykład. Powiedzmy, że chcemy obliczyć pochodną. No, wszystkie te, prawie wszystkie te przykłady to są przykłady na pochodną ilorazu, żeby uniknąć tego, no, dlatego że rzeczywiście ta pochodna ilorazu jest dosyć skomplikowana. Wprawdzie z takiego mojego doświadczenia wiem, że najwięcej kłopotów takich koncepcyjnych to sprawia ten wzór na pochodną funkcji złożonej, no, ale pochodna ilorazu też prowadzi często do skomplikowanych wyrażeń, których potem jak się zapomni uprościć, to niepotrzebnie mamy komplikację, która jest źródłem błędów często. No dobrze, więc wróćmy do tego kolejnego przykładu. No i znowuż mamy iloraz tutaj. No więc możemy stosować wzór na pochodną ilorazu, ale też możemy to zapisać jako iloczyn, tak? Czyli to będzie x do minus trzeciej razy pierwiastek z x, zapiszmy x do jednej drugiej. No dobrze, ale jak tak mamy zapisane, to wiemy, że to, korzystając z reguł potęgowania, wiemy, że to jest po prostu pochodna funkcji, no co, x do minus 5 drugich, tak? No a x do minus, no a to jest funkcja potęgowa, czyli to jest minus 5 drugich razy x do minus 7 drugich, prawda? 5 drugich, minus 5 drugich, minus 1. Czyli to jest, no możemy w innej postaci zapisać, minus 5 drugich, 1 przez pierwiastek z x do siódmej. Prawda? O, to jest inny zapis tej funkcji x do minus 7 drugich. Dobrze, no może kolejny przykład jeszcze. Powiedzmy, że chcielibyśmy obliczyć pochodną takiej funkcji, teraz nie będzie ile razu, na przykład 2x plus 1 do 3, prawda? No więc tak, tutaj mamy oczywiście trzy sposoby. Pierwszy sposób to byłby po prostu rozwinięcie tego, czyli 2 i przypomnienie sobie, czy też wymnożenie tych nawiasów, prawda? To by było tak,
Trzecia potęga, to ja pamiętam jeszcze, więc może napiszę, prawda? Czyli tutaj skorzystam z takiego wzoru a plus b do trzeciej, to jest a do trzeciej plus 3a kwadrat b plus 3ab kwadrat plus b do trzeciej. Tak, czyli byśmy mieli tak 2x do trzeciej plus 3 razy 2x kwadrat razy 1 plus 3 razy 2x plus 1. Czyli to by było, no to co, to jest 8x do trzeciej plus 12x kwadrat plus 6x plus 1. No i dalej różniczkujemy to zgodnie z regułami. To mamy wielomian, prawda? Różniczkujemy. Drugi sposób to moglibyśmy zapisać to jako iloczyn, prawda? I użyć wzoru na pochodną iloczynu. Mianowicie, no na przykład to moglibyśmy zapisać jako 2x plus 1 razy 2x plus 1 do kwadratu, tak? No i teraz byśmy użyli wzoru na pochodną iloczynu, czyli to by było pochodna, może już będę pisał primy, to trochę szybciej, czyli było tak, pochodna pierwszego 2x plus 1 prim razy 2x plus 1 do kwadratu plus no 2x pierwszy razy 2x plus 1 do kwadratu pochodna. Teraz tutaj możemy no, albo znowuż wymnożyć, podnieść to do kwadratu i skorzystać z tego różniczkowania wielomianu, no, albo znowuż to zapisać jako pochodną iloczynu, prawda? To jest 2x plus 1 razy 2x plus 1 i jeszcze raz zastosować wzór na pochodną iloczynę. Więc to jest drugi sposób. On chyba jest trochę nawet gorszy od tego, prawda, że tutaj jak się pamięta ten wzór, no, to chyba jest szybciej jest po prostu zrobić tak. Ale chciałem jeszcze trzeci sposób pokazać, mianowicie użycie wzoru na pochodną złożenia funkcji, prawda? Mianowicie 2x plus 1 do trzeciej, taką funkcję, to możemy ją zapisać jako, no właśnie, jako złożenie f od, tak żeby było tak jak tam, g od x, prawda? Gdzie co to jest g od x? No g od x to jest ten nawias, prawda? Czyli g od x to jest 2x plus 1, tak? Natomiast co to jest f? No f to jak już, prawda? Jak już obliczyłem ten nawias, no to muszę jeszcze podnieść do trzeciej. To f od x to jest podnoszenie do trzeciej, czyli x do trzeciej. No i teraz stosuję wzór na pochodną, czyli f prim, prawda? Czyli f prim w punkcie x to jest 3x kwadrat, tak, to jest wzór na pochodną funkcji potęgowej, natomiast g prim w punkcie x, no to jest 2, tak, pochodna 2 i to jest 2. No i teraz wobec tego ten mój wzór 2x plus 1 do trzeciej prim, to ma być co? F prim, prawda, ale nieobliczone, wróćmy tutaj, pamiętamy, że ten wzór mówi, że f prim muszę, ale nie w punkcie x, tylko w punkcie g od x, prawda? Czyli jak już obliczyłem sobie f prim, to w miejsce x, a tutaj muszę wstawić g od x. Czyli co to będzie? To będzie, co to jest g od x? 2x plus 1, czyli 2x plus 1 do potęgi drugiej, no razy 3 jeszcze tutaj, tak, razy 3 i razy pochodna g prim już w punkcie x, czyli razy 2. Czyli to jest 6 razy 2x plus 1 do kwadratu. No i ta droga chyba jest najszybsza tutaj i dostajemy taki zwarty zapis również tej pochodnej. No wobec tego to jest chyba najszybsza droga. Więc chciałem tutaj w tych kilku przykładach pokazać, że czasem warto, zanim się jakiś wzór zastosuje, no to warto sobie uprościć czasem wyrażenie. Na chwilkę poświęcić na to, czy na zastanowienie się, czy nie warto, czy tego wyrażenia nie można jakoś tam uprościć, co nas doprowadzi do być może do prostszych rachunków i zamiast stosować na przykład tutaj pochodną ilorazu, możemy zastosować wzór po prostu na pochodną funkcji potęgowej, prawda? Że ten iloraz możemy zapisać na sumę funkcji potęgowej. Tak? Czy też tutaj
Znowuż ten iloraz możemy zapisać jako jedną funkcję potęgową, czy też wreszcie tutaj, prawda, zamiast taką, to jest w gruncie rzeczy wielomian, więc możemy tutaj wymnożyć to i pracowicie każdą z tych pochodnych policzyć, albo też użyć, prawda, wzoru na pochodną funkcji złożonej, tak jak tutaj, czy też potraktować to jako iloczyn, prawda, i użyć wzoru na pochodną iloczyn. Także nawet jak któryś wzór zapomnimy, prawda, nawet jak zapomnimy któregoś wzoru, to często jest tak, że zwłaszcza wzór na pochodną ilorazu, prawda, wzór na pochodną ilorazu wynika z wzoru na pochodną iloczynu, powiedzmy, i pochodną złożenia. Tak, dlatego, że może ostatni, jeszcze tutaj taka uwaga, prawda, że co to jest f od x przez g od x? No to jest f od x razy g od x do minus pierwszej, prawda? Czyli to jest iloczyn dwóch funkcji, czyli możemy użyć wzoru na pochodną iloczynu, no a g od x do minus pierwszej to jest złożenie g od x i funkcji 1 przez x, prawda? Czyli g od x do minus pierwszej to jest, może zapiszę tak, f od g od x, gdzie f od x to jest branie odwrotności, znaczy gdzie f od x to jest funkcja potęgowa, mianowicie x do minus pierwszej. No i możemy użyć tego, jeżeli pamiętamy wzór na pochodną złożenia i wzór na pochodną iloczynu, to możemy się właściwie bez wzoru na pochodną ilorazu obyć.